Witajcie. Mam nadzieję, że ten czas spędzony w pochyleniu nad historią Józefa dużo wnosi do waszego życia, a osobiste odpowiedzi na stawiane pytania ubogacają je i sprawiają, że nasze życie nabiera jeszcze większego sensu. Dzisiaj docieramy do bardzo ważnego pytania, a to pytanie płynie z rozdziału 45. Spotykamy się tu po raz ósmy i ja was zachęcam do tego, żebyście teraz z modlitwą przeczytali rozdział 45 pierwszej Księgi Mojżeszowej, czyli Księgi Rodzaju, zanim będziemy odpowiadali na bardzo dzisiaj poważne pytanie. A pytanie to brzmi: czy ty jesteś zadowolony z Boga? Musimy sobie powiedzieć wyraźnie, że jako ludzie widzimy znacznie mniej, niż widzi Bóg. Kiedy przeżywamy ciężką próbę, jakąś ciężkie doświadczenie, kiedy przeżywamy coś nieuczciwego względem nas, kiedy jesteśmy okłamywani, kiedy nasza reputacja jest publicznie podważana, kiedy nasi przyjaciele zdradzają nas, gdy małżonek nas porzuca, może wydawać nam się niemożliwym, że takie okoliczności na finale jednak mogą przynieść coś dobrego. Ale tak jest. Musimy uznać to, że widzimy znacznie mniej, niż widzi Pan Bóg. To jest prawda. My mamy tylko wyrywkowy obraz. Dobro, które może pochodzić ze zdrady przez innych, nie jest planowane przez człowieka. Nie jest widziane z wyprzedzeniem i nie widać nic z wyjątkiem wiary. To stawia nas przed bardzo poważnym pytaniem. Jak Bóg wyprowadza dobro ze zła? Bóg wyprowadza dobro ze zła dlatego, że Bóg angażuje się w każdą sytuację tak, aby móc wyprowadzić dobro z tego, co najgorsze dzieje się na świecie. Ja wiem, że to jest bardzo trudne do zrozumienia, lecz prawda jest taka, że Bóg nie jest tylko biernym obserwatorem. On nieustannie pracuje za kulisami, aby osiągnąć cele, które są dla naszego dobra i dla Jego chwały. Dla naszego dobra i dla Jego chwały. I w tym kontekście powracamy dzisiaj do historii Józefa. Posłuchajcie raz jeszcze. Był znienawidzony. Był zazdroszczono mu. Był zdradzony, sprzedany w niewolę, oskarżony i niesprawiedliwie skazany. Józef odsyła Egipcjan i w tym momencie, kiedy czytamy 42 i 43 rozdział Księgi Rodzaju, on ujawnia się swoim braciom, którzy są przerażeni, że spotkali swojego brata sprzedanego 22 lata wcześniej do niewoli. I teraz zobaczcie, oni są w jego rękach. On może rozkazać, żeby ich zabito i wówczas tak się stanie. Może poddać ich torturom i tak się stanie. Wrócić ich do więzienia lub zrobić z nimi cokolwiek chce. Cokolwiek Józef chciał, mógł ze swoimi braćmi zrobić. Jeśli ktoś miał prawo poczuć gorycz i mieć pragnienie odwetu, to właśnie był Józef. Jeśli ktoś miał prawo być zgorzkniałym, to właśnie był Józef. Stracił 22 lata swojego życia. Pokusa, aby się zemścić, musiała być ogromna. Ale posłuchajmy, jak to wszystko się skończyło. Józef rzekł do braci swoich: zbliżcie się, proszę, do mnie. A gdy się zbliżyli, rzekł: jam jest Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu. Lecz teraz nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. Bo już 2 lata trwa głód na ziemi, a jeszcze będzie 5 lat bez orki i żniw. Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi i aby wielu zostało zachowanych przy życiu. Tak więc nie wyście mnie tu posłali, ale Bóg, który mnie ustanowił opiekunem Faraona i panem jego domu i władcą całej ziemi egipskiej. Idźcie więc spiesznie do ojca mego i powiedzcie to, rzekł syn twój, Józef: Bóg ustanowił mnie panem całej ziemi egipskiej, przybądź do mnie niezwłocznie. Centralną prawdą tego wszystkiego, co się wydarzyło, są słowa, które wypowiada Józef. To nie wyście mnie tu przysłali, to Bóg. Józef naprawdę miał wielkiego Boga. Spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak święty Bóg
realizuje swój plan dla nas poprzez złe czyny innych ludzi. To ważne pytanie. Jak Bóg realizuje swój plan dla nas poprzez złe czyny złych ludzi? Po pierwsze, On tym złym ludziom pozwala odkryć, co jest w ich sercach. Gdy zobaczyli Józefa w kolorowych szatach, odkryli złość w sobie. Gdy żona Potyfara zobaczyła Józefa, odkryła pożądanie w sobie. Żona Potyfara, patrząc na młodego Hebrajczyka Józefa, mogła zobaczyć, że w jej sercu jest pożądliwość. Po pierwsze więc Bóg pozwala odkryć tym złym ludziom, co jest naprawdę w ich sercach. I po drugie, to też prawdziwe, Bóg dopuszcza, czy nawet pozwala szatanowi podżegać ludzi do zła. Biblia mówi, że szatan grasuje po tym świecie jak lew, szukając kogo może pochłonąć. Ale chociaż ma wielką moc, nie może niczego zrobić bez Bożego przyzwolenia. Po trzecie, Bóg w pewnych przypadkach wycofuje działanie swojej łaski. Zrozumcie to bardzo uważnie. Bóg po prostu mówi tak, jeśli chcesz zniszczyć własne życie, idź naprzód. Jeśli chcesz zniszczyć własną rodzinę, idź dalej. Nie powstrzymam cię. Odrzuciłeś już mnie, więc teraz będę szanował twoją decyzję. Jeśli wybierasz życie bez Bożego błogosławieństwa, Bóg to szanuje. Walczy o ciebie, ale szanuje twoje decyzje. I po kolejne, Bóg używa tych złych ludzi do realizacji własnych celów. Czasami Bóg używa złych czynów, złoczyńców do dalszych własnych planów na świecie. Przykład z Biblii. Kiedy się narodził Chrystus, Bóg użył paranoi Heroda Wielkiego, aby poprowadzić mędrców do Betlejem. Później Bóg wykorzystał rzeź Heroda wobec niewinnych dzieci, aby poprowadzić Marię i Józefa do Egiptu, aby wypełniło się słowo prorocze, z Egiptu wezwałem mojego syna. Widzimy to bardzo wyraźnie w wydarzeniach związanych ze śmiercią Chrystusa. Śmierć Jezusa nie była zaskoczeniem dla Boga, tak jakby nagle sprawy wymknęły się spod kontroli. Zmarł zgodnie z wcześniej zdefiniowanym Bożym planem i Bożą przedwiedzą. Nie mogło się wydarzyć inaczej, ale Jego śmierć miała miejsce z rąk bezbożnych ludzi, którzy są winni przed Bogiem. Nawet jeśli nie możemy w pełni tego dostrzec, istnieje idealna harmonia pomiędzy predestynacją Boga a naszymi wolnymi, moralnymi wyborami. W przypadku Chrystusa Bóg złych czynów niegodziwych ludzi, aby ukrzyżować Syna Bożego, wykorzystał, by przez tę śmierć przynieść nam zbawienie. Po drugie, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to, co teraz powiedziałem, jak ta wiedza pomaga w naszej wierze. Lekcje z Księgi Rodzaju z 45 rozdziału muszą być mocno wbite w nasze głowy i serca, byśmy, kiedy przyjdą kłopoty do naszego życia, nie ugięli się pod ich presją i by nasza wiara nie zachwiała się. A to są lekcje z historii Józefa. Posłuchajcie. Po pierwsze, nasze kłopoty nie dzieją się nigdy przypadkowo. Po drugie, możemy zobaczyć dobro, gdy inni widzą tylko zło. Po trzecie, mamy powód, aby przebaczyć tym, którzy nas zranili. Nie każda historia ma szczęśliwe zakończenie. Jednak wierzymy w suwerenność Boga. Mamy powód, by przebaczyć tym, którzy głęboko nas zranili. Przebaczyć oznacza wybrać to, by ciągle tego nie wspominać. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy przekonamy się, że nasi wrogowie są często agentami Boga, posłanymi przez Niego lub pojawiającymi się za Jego przyzwoleniem, z powodów których nigdy nie możemy w pełni zrozumieć. Jest to możliwe, gdy przypominamy sobie słowa Jezusa na krzyżu. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I kolejne. Mamy nowe spojrzenie na Bożą mądrość we wszystkich sytuacjach. Bo jak już mówiłem w pierwszym kazaniu, życie jest jak olbrzymia układanka. My jesteśmy jak dzieci starające się ułożyć obrazek, ale nie mamy pudełka ze zdjęciem tego, co układamy. Ale w miarę upływu lat, kiedy dokładamy kolejne elementy i rzeczy, które nas martwiły, nagle zaczynają wydawać się mieć jakiś sens i pasować do konkretnego miejsca. Z biegiem czasu docieramy do nowej mądrości Bożej
i odkrywamy, że nic nie wydarzyło się w naszym życiu na próżno. Wszystko gdzieś pasuje i w ten sposób żyjemy przez wiarę. Decydujemy się wierzyć, że Bóg współdziała we wszystkim, co się nam przydarza. Decydujemy się wierzyć, nawet jeśli nie widać sensu. Można mieć silną wiarę, jeśli oprzemy się na Bożym Słowie. I dlatego historia Józefa jest taka ważna. I końcowe dwie myśli, które z Was dzisiaj chcę na tę grupę zostawić. Po pierwsze, jak szczęśliwym jest chrześcijanin na świecie. Dla tych, którzy nie znają Chrystusa, rzeczy, które się wydarzają na świecie, one się zdarzają bez ostatecznego celu. Ale nie dzieje się dla tych, którzy znają Boga. Gdy chrześcijanin nawiguje po bezkresnych oceanach tego świata, to wie, że cały czas za sterem jego życia jest wszechmocny pilot. Nawet gdy fale podnoszą się wysoko wokół niego i grożą zatopieniem, nie ma w nim strachu. Choć chrześcijanin nie wie, co się z nim stanie, w najbliższym czasie jest przekonany, że w dłuższej perspektywie Bóg dla jego życia ma doskonały plan. I po drugie, jakim szczęśliwym będzie chrześcijanin w przyszłym świecie? Chrześcijanin wierzy, że wszystko współdziała dla jego dobra i dla Bożej chwały, ponieważ Bóg powiedział, że tak jest. W ten sposób żyje przez wiarę, a nie przez to, co oglądają jego oczy. Mocno wierzy, że kiedyś zobaczy wszystkie ogniwa tego łańcucha okoliczności, które doprowadziły go do tego miejsca, w którym jest, z ziemi do nieba, to w tym dniu będzie błogosławił Pana za jego wszechmocne działanie, za jego mądrość, wskazywano w każdych okolicznościach jego życia. I z taką pewnością może już teraz odpoczywać w Panu, wiedząc, że prędzej czy później wszystko naprawdę się ułoży. Bóg wie, co robi, nawet jeśli my nie wiemy. Dzisiaj widzimy tak, jakbyśmy widzieli przez zabrudzone szkło, ale z dnia na dzień, a wkrótce w wieczności zobaczymy to już konkretnie i bardzo wyraźnie. Bóg ma zawsze rozwiązanie, nawet jeśli my go nie widzimy. My naprawdę mamy wielkiego Boga. I to nas z powrotem prowadzi do Józefa, który powiedział do braci, którzy go sprzedali w niewolę: to nie wy mnie tu posłaliście, ale posłał mnie Bóg. I dzisiaj jest wielkie pytanie do ciebie. Czy ty naprawdę jesteś zadowolony z Boga? Gdy patrzysz na swoje życie, na okoliczności, na te rzeczy, które się tobie przytrafiają, czy na tyle ufasz, że możesz szczerze powiedzieć: jestem zadowolony z Boga? Porozmawialcie dzisiaj w swojej grupie właśnie o tym. Patrząc przez historię Józefa, przez jego doświadczenia i cierpienia, przez jego wzloty i upadki, odpowiedzcie sobie dzisiaj na pytanie: czy naprawdę jestem zadowolonym z Boga? Życzę owocnych rozmów. Dziękuję bardzo.